Zastanawiam się, ale to ty się witasz, czy ja się mam przywitać? Ja chyba. A ty? Dobra, no? To śmiało, to witaj się. No to dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a dzisiaj jest Plaga. Nie Plaga, tylko król autobusu. Jestem królem autobusu. Widzowie, w poprzednim odcinku znaleźliśmy autobus i okazało się, że działa. No. Tak, dokładnie udało nam się tutaj odpalić. Piękny, żółty. Grubo. Ja w ogóle, zobacz Plaga, bo ja ogólnie zmieniłem koszulę na taką różową i buty zmieniłem. Wszystko przez to, że się w poprzednim odcinku obsrałem w aucie. To mało istotne. Mamy autobus! Mamy autobus! Cieszmy się. Moja koszula jest mniej istotna od autobusu? Oczywiście, że tak! Co ty nie umiesz wsiadać, chłopie? No, trzeba spacjować tam. O, widzę, że ty też potrafisz, no. No i jak tam? Dobrze ci się wsiada, chłopie? Jestem. Pomogę ci. Wepchnę cię drzwiami do środka. O. Czekaj, zobaczmy. Mamy wszystko tutaj w ogóle niż biorąc, czy nie? Jedzenie i picie zabrane. Diesla mamy w ciul. Oj, tu jest piciu właśnie, faktycznie. Dobra, to ja sobie tu siądę może. O. Ej, normalnie czuję się, jakbym jechał z jakimś takim... A bilet masz? Nie mogę. To jest stary. Nie znam nic, nie musisz to zobaczyć. Bilet masz! Nie musisz to zobaczyć, masz na to. Nie, nie, jak ty się wychylałeś? Na kusie tak wychylasz jeszcze. Przytrzymaj ku i myszką machnij. Aha. Stary, to jest taki... Halo? Dobry driver, o co ci chodzi? Nie, nie, spoko. Dobra, nie prowadź, prowadź. Poczekaj, próbuję zsiąść. No co ty? Piękna gierka. Dobra, siedzę. Panie kierowco, siedzę. Możemy jechać. Dobra, odpalam furę. Tylko najważniejsza rzecz, Plaga, wiesz? Co? Jakby były jakieś kanary, to nie wpuszczaj. No, a, nie, no, do, Paweł, no. Wysiadaj. Ale jestem na różowo, ja nie mogę być kanarem. A, no, ja, no okej, okay. No proszę, dobra. W ogóle taktyczne pytanie. No? Bo tamten samochód pędził chyba 100... Ej, jak się kopci z tyłu? No bo to mamy diesel! Diesel musi kopcić, Paweł. No. Dyszel musi, wiadomo. Tak. No, ale wracając do tematu, czekaj, to ile to będzie pędził ten autobus? Tak samo też? Nie, ten jest dużo wolniejszy. Wow. Co to było? Ktoś to nas strzela, Paweł! Coś co strzeliło, coś uderzyłem, w ogóle ja mam 0 FPS-u znowu. Paweł, gdzie ty? O, już mam, co? Dobra, jest okej, jest okej. Wow, u mnie się zamieniłeś w chmurę dymu, mówię, nie no. Co? Przyjechałem gościa jak nic. Okej. No, wracając do pytania. Ej, czekaj, patrz na to, czekaj. Co? Co się stało? No jesteś kierowcą autobusu, nie świeci ci się ten guziczek. Świeci mi się, no. Kliknąłeś go? Włączyłem, że... tu jest przycisk stop. Nie już jakiś ręczny kliknąłeś. Nie. Nie, to są drzwi. Nie, patrz teraz. Cyk. Czemu? Autobusem w życiu nie jeździłeś? A, ty prosisz o to, żebym ci drzwi otworzył i tobie świeci wtedy. Ale nie, to robione szczegóły. Stary, to nie tak działa, że ja cię proszę, żebyś drzwi otworzył, żebym ja wyskoczył. Ty chodzisz, jak chcesz, to jest przycisk stop, w sensie wiesz, że no, że się zatrzymać na przystanku, nie? Ej, mamy problem. Jaki? No już... Wiesz co? Coś tam gdzieś się świeci na pomarańczowo. Ej, a my nalaliśmy oleju do silnika? No nalewałeś chyba. Stary, wiesz co, no nie, bardzo nieładnie. Bo, wiesz co? Bo zauważyłem właśnie, że olej leży obok. A ta rura, ta obok, co to jest? Nie, no jest olej. Ale to trochę nie, mało. Ale czemu ta rura, to jest rura wydechowa, ona jest do środka? Tak, ona robi za ogrzewanie od razu, wiesz? O stary, to jest jakaś wersja, nie powiem jaka. Tak, nie wiadomo jaka powiedzieć. To jest. To jest bardzo dobra wersja. Dobra, doleję więcej oleju. On tutaj trochę nam się zgrzał. W sensie, no tak. Może by nie mamy chłodnicy? O, nie sprawdziłeś? Sprawdzam właśnie. Dobra. Nie wiem, czy mogłem się zawrócić chyba jeszcze, bo widzę, że tam jeszcze w oddali widzę i na skróty można nawet pojechać. Widzę w razie czego. Nie mamy wody. Chłodnicy. Dobra, ale mamy właśnie, naszą wodę. W sumie tak, tutaj w grach chyba się w wodę wlewa, normalnie jest płyn chłodniczy, nie? Tak, jest bardziej tak. Wydajny.
Dobra, wow. Jakby ci chciało pić... Ej, to nie ja się zadymiłem w takim razie. Widziałeś taki dym teraz poszedł? No widziałem, taki biały dym był, a to nie wybraliśmy papieża, to zatarliśmy silnik. Papież wybrany nowy, bardzo dobrze. Czekaj, czy ja mogę? A to jest woda? Ty całą wypiłeś, tą wodę tutaj wrzuciłeś? Chodź, idziemy, znajdziemy nową, don't worry. Dobra, dobra, siedzę, jedź, go, go. Dobra. Aha, yeah. Uhu. Dobra, Paweł, wszystko wraca na dobre tory, silnik się schłodził. Mieliśmy troszeczkę za wysoką temperaturkę jakaś tutaj. No tak, no, mało ważna lampka się świeciła i nagle auto zaczęło zwalniać, nie? No. To jest autobus, to nie jest autobus zwykłe. Tak. No, świetna sprawa, zawsze chciałem być kierowcą autobusu. No. Ja już to widzę, nie? O, patrz, wjeżdżamy na pustynię chyba. Wow, możliwe. Albo to tekstury się nie czytują. Jedno z dwóch. Wiesz co? Chyba tekstury się nie wczytują. Dobra, to pustynia. Nie, dobra, to jest Fata Morgana. A, Feromonana, tak. Feromonana to jest. Tak, fenomenalnie. Świetnie. Zdecydowanie. Widziałeś może jakieś obozowiska? Bo musimy gdzieś zajechać po wodę i benzynę. No właśnie. Znaczy olej. Wiesz co, jakoś tak powoli to się wczytuje, nie wiem dlaczego. Uwaga, kamień tu po prawej. A, nie, przejmuj się. Bo jedziemy powoli, wiesz? Ja cię kręcę normalnie. Ale możemy, pocieszę cię, znaleźć lepszy silnik do autobusu. I on wtedy będzie szybciej jeździł. No. Poważnie? Nadal będzie taki kozacki jak teraz, ale będzie jeździł ultra szybko. Myślałem, że ty włączyłeś światło, a możesz włączyć światło w tym aucie? Włączę długie. Patrz, no, wiadomo, no lepiej na długich jechać. Na długich, żeby było nas widać. Długi autobus, długie światła, no. No proste. Tak to się robi właśnie. Tak. I ogólnie trochę ciemno jest, chciałem powiedzieć. Ja proponuję nie spać w nocy, wiesz? Czemu? Bo wtedy więcej przejedziemy, a głód nas nie zabije. Bo jak pójdziemy spać, to zaraz nam się będzie chciało pić. Rozumiem, czyli okej. Okay. No, widzowie to docenią, że widać tylko kabinę. Nie śpi. Nie, spoko. No, czyli jak nie mam nic do jedzenia, to lepiej nie spać. Tak, bo możesz się nie obudzić. To taki minus drobny, nie? A tak będziemy jechać. Czekaj, jest to oświetlenie na przykład w autobusie, bo widzę, że są lampki. A świecą się u mnie, a u ciebie nie? Nie. A teraz? Nie. Ok. U mnie się wszystkie świecą. No nie, no to ja po ciemku tu siedzę. Czemu? A i popatrz, podejdź do tych guzików konsoli, są te białe guziki w rzędzie, to je kliknij i może ci się zapali, jak ty sobie. Wypadłem! Przyjechałeś mnie! O, stary! Spanie to jedno, ale wstawanie w autobusie bywa ryzykowne. No to tak, problem nie zginięcia mamy z głowy. mam dodatkowe... Czekaj, widzę cię. Co to było w ogóle, Paweł? Normalnie. Paweł. Masakra. Czy ty miałeś stać z fotela, a nie wskoczyć pod koła od razu? Gdzie ty jesteś? Już tu jestem przed tobą. O, siema. Tu jestem. A to ty też, patrz, widzisz? To? To z ciebie resztki. Ej, tu jestem ja? Tak, koszulę ci zerwało. Okej, musimy iść spać totalnie, bo ja nic nie widzę, nie? A, dobra, to idziemy spać. Okej, najwyżej skiniemy. O tam, ja już śpię. Siu! Jacie. Dobra. Dobra, i tak minął cała noc, a moje coś tam leży po... Czekaj, weźmy go! Ej, ale widzę... Nie możemy go zabrać. Czemu? Bo on się będzie psuł i nawet będzie randomowo wpadał pod koła, bo to jest obiekt taki, no, niestabilny. Kolizyjny, mówisz? Mówisz, moje ten jest kolizyjne? Tak, bardzo kolizyjne są ciała w tej grze. One sztuka wstają. Problemów, rozumiem. Jak zombie, no. Ej, widzę przed nami, ale to jest kontenerowiec, to lipa, bo my chcemy coś innego zahaczyć. No. Wiesz co, ale kontenerowiec, to ja myślę, że możemy też zahaczyć chyba po paliwo, nie? Bo już nie mamy, nie? Przecież, rację. Więc kurczę, tak, mamy to może się przydać. Mamy 1/4 baku tylko. No. Dobra, jedziemy na kontenerowiec, Paweł postanowił, będziemy szukać diesla. Dyszla. I może wodę znajdziemy też. Tylko tu nawet na skróty bym pocisnął, wiesz, bo widzę, że ta droga zakręca w lewo, a później zakręca w prawo. Oczywiście. Więc zdecydowanie możesz pojechać na skróty, jasne. Tylko nie przejeść królika. Dobra. Bo to się ostatnio źle skończyło. Dobra, nie ma problemu, popatrz. Ej, to jest bardzo blisko, widzisz? Widzisz, jak to bardzo blisko jest?
No mega, widzę. Jacie, mam nadzieję, że nie zgubimy drogi. Dobra, nie, no, skręcam w prawo. Pamiętaj, że jedziemy w tą samą stronę, co droga. Oj, kamień się pojawił. Uwaga na te duże kizloki, nie? Zdecydowanie. No właśnie, dopiero co się pojawił. Skubany. No tak, to jest jak masz renderowanie na 5 kilometrów. No, ale widzę przecież wodę. Ej, tam droga przecina z powrotem, widzisz? No wiem, właśnie ja mówiłem. Nie widziałeś tego? Nie, ja nie widziałem, że droga przecina z powrotem. No właśnie, kwestia jest taka, że to poszło w lewo ta droga, później ona znowu w prawo. Aha, i my będziemy jednak mieli po prawej stronie drogę. Ale faza. No tak, no statek będzie po lewej i jest droga po prawej. Ale akcja. Nie, przerąbane. No, znowu kamienie. No. Trzeba uważać. Masakra. Nie, no, powiem ci tak. Najbardziej uważaj na króliki, bo one to jak wjadą ci prosto w auto, to... Przerobane. Jest totalny crash, nie? Tak, to się tak dzieje, jak ty wstałeś z fotela. Identycznie. Nagle wszystko bucha, auto staje. Wszystko się zatrzymało? Całe auto się zatrzymało? No, mocno było, nie? Prawdopodobnie mamy jakieś nieodwracalne uszkodzenia ramy pojazdu już zaserwowane. Ale nie przejmuj się. W tej grze nie istnieją takie rzeczy. Nie, los. Nie, to spoko, nie? Nie, najważniejsze nam lampy nie wypadły. No. To? Bo one wypadają przy wypadkach czasem. Jakie lampy? W sensie przednie oczy? Lampy. Lampy przednie, autobusowe oczy, no. Okay, dobra. To one potrafią wypaść przy dużym uderzeniu. A tu nie wypadły to, chyba nie było tak źle. Bo przecinamy drogę. Uważaj, bo może trząść trochę. To? No dobra, trzymie się tej rury tutaj. Dobra, trzym się rury. Trzymie się. Przejechali. No ej, nic się nie stało nawet. Elegancko, no. Myślałem, że bardziej wertepuje na wertepach. No bo to jest autobus terenowy albo terenowiony prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Ja on jest trenowany w tereny. Na pewno. Czekaj, ta droga ogólnie... No. Czekaj, ta droga tam później... nie, ta droga w prawo leci. Kurde, chciałem ją będzie znaleźć później. To ten autobus jest tak naprawdę gdzieś tam na Wygwizdowie bliżej morza. No w Bieron na Wygwizdowie jest właśnie. My jedziemy w taką daleką podróż, że nikt tak nie robił. A nie, tam nie jest morze, to jest morze? To jest woda, czy nie? Nie, to jest pewnie problem z twoim renderowaniem. Nie, po prostu to jest dużo odległe. Co ty tam machasz mi? Klikam guzik. Co? I on nagle przedłuża sobie ramię. Ty też tak możesz. Jak on daleko sięga nagle. Wiesz co, a nie, tam... Okay. Nie, tam nie mogę. Nie, bo tam też są guziki, nie? Chciałem powiedzieć, no ale niestety tam nie sięgam, nie? Ale tutaj sięgam, widzisz? No tutaj tak, i też się tak ręka przedłuża nagle. No jest klik, moc, klik. Po prostu. Dobrze, dobrze, tak trzeba żyć. Tam była, czekaj, taki film był chyba, Czwórka Wspaniałych, czy coś takiego, nie? Fantastyczna Czwórka, tak. Fantastyczna Czwórka, o właśnie. No. No, było coś takiego. I tam był Reed Richards i on się wyciągał jak był guma. Człowiek guma, no. Człowiek guma, no. Było. Genialny. Już prawie jesteśmy, Paweł. Szykuj drzwi. Widzę, widzę. Teraz dojeżdżamy. Będzie tam turbo dużo diesla. Ej, ale tam dalej jest domek też. Dobra, jedziemy najpierw na domek. Ale faza. Mała chateczka i ten. Dobra, luz, super. Jak to jest daleko. Tylko czekaj, coś tam jeszcze jakby, to jest kamień? Rampa. Nie, to jest kamień, dobra. Po lewej jest rampa, po prawej jeszcze zwierza ciśniej. No coś tam też jeszcze jest. Ale akcja. No i super. Dobra, najpierw rozwalamy ten dom. Najpierw domek, dobra, okej. Okay. No bo faktycznie będzie potrzebne troszkę żarcia, troszkę takich innych rzeczy. Tak, uważaj na tubylców. No wiadomo, ja w razie czego mam chyba ten karabin jeszcze, więc wiesz, headshot ich wejdzie. Chyba masz. Chyba, że mi zabrałeś, już to już nie wiem. Nie, bo ty wtedy mi go dałeś, ale nie dałeś. Później ci go oddałem, bo ci ja go ci zabrałem. Ja ci nie daję, stary, nic. I później się okazało, że go masz jednak. Dobra, czekaj, zatrzymaj się, bo jak tam będzie jakiś, wiesz, taki jakiś ten, za blisko podjedziesz, mi znowu mi tutaj wytykuje. Czekaj, wysiadam. Ej, nie mam karabinu, stary! Naprawdę? A bo ty zginąłeś przed chwilą, może ci wypadł wtedy. No nie! No dobra. Nie! Ja mam wiatrówkę. Dobra, na szczęście masz wiatrówkę, więc ja pójdę jako pierwszy. Dobra. Zobaczę, czy coś gdzieś jest. Bardzo duży bałagan jest to na pewno. O. A chyba nikogo nie ma. Bo byśmy nie, słyszeli. To jest zabarykadowane ogólnie, chciałem powiedzieć. Nie da się wejść? Z jednej strony. Drzwi. Tak, tak, znaczy to nie są drzwi, to jest jakaś ścianka taka, w sensie szafka postawiona, wiesz? Dobra, wywalam to. Jestem w środku. Dobra. Jest kiełba. Idę. Boczek jest. O. Daj, zjadamy, zjedz sobie gryzka, bo to jest napełnia od razu jednym gryzkiem. O, dobra. Tu jest jeszcze dużo żarcia. To, czekaj, dobra, chwila, to ja wezmę. Ja to wynoszę. A nie, to daj mi, czemu ty po jednym? Parze, ja wezmę drugi, bo ja mam wszystko puste. A, bo to masz wszystko puste, dobra, no. Działa, jasne. Czekaj, dobra. Co tam jeszcze masz? A myślałem, że takiego szczura trzymasz, nie? Śliczek jakiś, ale malutki. No, lipa. Dobra. Ej, tu nic nie ma.
Tylko jedzenie. Jeszcze kolada w lodówce. Ale tutaj coś jest jeszcze, czekaj. Czy można to otworzyć? Chyba nie. Nie, nie można. A, kurczę, myślałem, że otworzę piec, wiesz? I czaję. I że tam będzie upieczona pieczeń. Nie, czekolada w lodówce i zmykamy, tyle. Dobra. To wszystko. Ja to będę trzymał przy sobie, muszę ci powiedzieć, wiesz? Dobra, dobra, dobra. No problemo. Czekaj, no. No właśnie. On nie umie włazić tu. No właśnie tu ciężko się wchodzi, nie? Trzeba skakać. O nie, balast rzucasz, chodź. No daj mi chwilę. Musisz na drzwiach to robić. No czekaj, rozjedziemy. Siadaj, bo autobus jedzie. No widzisz, chwilę, staczamy chłopie. Się. Staczamy się. Czekaj, no widzisz, że usikam teraz. O, dobra, już. O nie. No stary, no muszę, bo mam swoje potrzeby. Rozumiem. O, jestem, dobra. Jasne, jasne, to tory. Dobra, dobra, to dobra. Teraz mówisz, że jedziemy na statek, tak? Tak. Na tego Titanica. I statek nam wytycza kierunek do drogi, prawdopodobnie. Tak, no po prawej stronie jest. No chyba tak, ja jej nie widzę. Albo można według rampy ten, spoko, ja znajdę. Dobra, dobra. Luz, luz. Oj, tam wieża jest jeszcze przed nami jedna, taka mała. Jeszcze, a tam też faktycznie no, coś jest, no to jest taka jakby w stronę myśliwska. Drogi. Tak. Ło, ile tu jest tych beczek. No, elegancko. Dobra. Czyli co, szukamy diesel 100%, tak? Diesel 100% szukamy i dobra. Olej. Bo nie mamy pełnego w silniku. Dobrze, dobrze. Oleję to. Alkohol. To przyda bierz. Się. O, to jest puste. Puste. To jest, puste. No. Olej, mam olej. Idę doleję w takim razie. Olej słoneczko? Tak, jest olej. O, diesel 100%, 24, coś tam litra. No to gościu, tu jest wlew, to ci otworzę od razu. Dobra, dobra, dobra. A ja doleję olej. Ale do tutaj? Tu nie wlewaj. Nie, 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 tam gdzie trzeba, tam gdzie trzeba. Czekaj, lewym przyciskiem myszy widzę fill jest, tak? Tak, będzie, tak, okay, będziesz miał takie zielone i tam... A, bo to jest ale spodnica. Ale 280 litrów wchodzi. Tak, to bardzo dużo wchodzi, no. Autobana. Elegancko. To dobra. Prawda. Olej to mamy dobra, prawie pełny. Jest tak źle. I teraz czekaj, co tu było teraz? Jeszcze ten jest pusty, te też były chyba puste tutaj. Dobra, dobra. Tutaj coś mamy. Tu jest olej, olej 100%. O, olej już mamy, to już nie trzeba. Ale to się przyda pewnie, nie? Ale ja mam tam chyba z 20 litrów, to zanim tyle wyrobimy, tutaj kolejny olej. To spoko, spoko. Bo do silnika wchodzi 10 litrów i już mamy pełny. Także dobra, już. Czemu takie krzaki w ogóle porobili? Olej. Znowu olej, 46,9 litra stary, pół tego. Strasznie dużo oleju. Pełne. Daliby tyle diesla, to by było fajnie, a oni z olejem, kurde. U mnie puste same. Gaz. Nie. Pusty. Ale jak masz pusty. Sam gaz, to weź. Jakbyśmy tak? wymieniali silnik na lepszy, to nam się przyda wtedy sam gaz. Dobra, czekaj, to był ten. O, mam też gaz, sam gaz, 40 litrów. Tak samo, no, też 40. No to gościu, bierzemy, bo jak dobra. Znajdziemy ten najlepszy silnik V6 i go będziemy chcieli wrzucić, to wtedy nam się przyda sam okay. gaz. I będziemy wtedy demonem prędkości. I beczki da się toczyć po ziemi. Ale wiesz, to wystarczy przymalować samochód na czerwony. Ja to wiem o tym, bo ja mam czerwone auto i jest szybsze dzięki temu. A, ja mam czarne i jest wolne. Normalnie do autobusu to wcisnąć? Tak, gdzieś tam wrzuć, na pewno nic się nie stanie. A, luz. Przecież... Czekaj, ja na sam koniec to rzucę, wiesz, bo to tak najlepiej będzie chyba. Na pewno przy hamowaniu cię nie uderzy taka beczka. Czemu miałaby to robić? Co ty? Czemu te beczki dajesz? Dobra, czekaj, ja je przeniosę, wiesz, tam do tyłu. Ja ich traktuję jak prawdziwych pasażerów, a nie tam. A, no to na fotele je dam. Na. Jak prawdziwy pasażer, to stary, to patrz, tutaj mamy pasażerów, o. Odjazd! Czekaj, zabijesz mnie w ten sposób. Osiadaj, bo już jedzie... Znowu mi kałak wyskoczy. A wody nie było? Nie wiem, nie doszedłem tam aż do końca całkiem. A, nie ma ale odjazdu. Chyba... Chodź, sprawdźmy, czy nie ma wody. No zobaczmy tylko, no. Ja nie widziałem nigdzie, ale jeszcze te dwie beczki tu leżą tak z boku, to może będą. Diesel czekaj, 100%. Tutaj jeszcze, tutaj, o. To dobra, biorę tego diesla. Pusta. To jest mieszanka. Co to jest? To jest też, to raczej do picia nie będzie dobre. Tu jeszcze jest mnóstwo takich tych. To jest puste. 90 puste. Litrów. A w tej beczce też będzie woda? Czy raczej w tym, w kanistrze szukać? Nie, może będzie. Jak, w czym? Tutaj mogą być na pewno wody, no. To jest gaz, olej. Jakiś, ale taki pusty, dobra.
Dobra. To zobacz do końca, czy coś tutaj ten... U mnie nie ma. No nie, tutaj też lipa. Dobra. Odjazd! Nie, czekaj! Paweł, otworzę ci drzwi z tyłu. Mam małe nóżki, poczekaj na mnie! Z tyłu drzwi ci zostawiłem otwarte, gonię. Gonię, Paweł. Dobra! Dawaj! W locie! Biegnę! To jak z filmów akcji, beczki wysiadają, żeby ci pomóc. Biegnij, Paweł! Fuch! Wow! Dobra, zamykam drzwi. Siadaj, siedzisz? Siedzę. Dobra, to jedziemy na tą wieżę. Tylko najgorzej, bo siedzę z tyłu. Nie przejmuj się. Będziesz w innej czasoprzestrzeni. Co, ale z moją chorobą lokomocyjną to ogólnie siedzenie z tyłu jest raczej niewskazane. A, to nie choruj. Dobra. Postaram dobrze. Się. No. Tylko ta beczka tutaj obok mnie mega szaleje. A, no mówiłem, więc że to pasażerowie. Jak powiem, to znaczy, że... Wow! To znaczy, że nie żyje. No. To wow, to jeszcze nie to było. One próbują mnie tu zmasakrować, wiesz? Co ty, nie, patrz. Nie przejmuj się. Wszystko w porządku, nie? Ej, tu jest wieża. Wbijamy na nią? No pewnie, że tak. Dobra. Tak, ja tu tylko kliknę ten, o. Okej, okay. Proszę, właśnie... otwarte. O, cyk. La. Tutaj drzwi A, tutaj drzwi są, dobra. Idę już. Po drabinie się bardzo trudno wchodzi, uważaj. No widzę, na szpagacie wchodzisz, więc stary. Olej! Rzucam. To o, wszystko, dobra. Co tu było. Niestety. Wyprzedziłem cię. Chciałem sprawdzić. Wyprzedziłem cię. Dobra. Już idę. Biorę olej. Idę go nalać jeszcze. A nie musimy, mamy pełne. Dobra, nie, to było full chyba, nie? Dobra. Tylko, czekaj, tu jest pusty olej jeszcze. Widzisz to? Tak. To zostawiłem, jakbyśmy potrzebowali naprać na przykład wody. Bo no czasem krady się znajduje, wiesz? I wtedy się wlewa wodę z kranu normalnie. No. Dobra. Ty wiesz, którędy jechać? Tak, widzę drogę, przed nami jest. Faktycznie też widzę drogę. No, naprawdę super. Się zbliżyliśmy do tej drogi, bardzo ale szybko. Ale to ogólnie mówiłeś i wszyscy ogólnie mówili, że lepiej trzymać się drogi, bo przy drodze jest więcej rzeczy. Tam po prawej stronie coś widzę, chyba to taki mały budyneczek jakby. To widzowie tak pisali, a widzowie zawsze kłamią. Trochę w prawo jeszcze. A widzę, tam, po drugiej stronie ulicy całkiem. Jedźmy drogą. Już myślę, że tych eskapad starczy, bo już się dzień kończy, widzisz? Jest zachód słońca. No to pójdziemy spać. Dobra. Po tylko, że zaraz umrzemy, bo już wody nie mamy. Faktycznie. Ale to w tym domku tam może będzie, bo to zakładam, że jakiś domek może być, albo wieża. Dobra. Jak bardzo chcesz jechać do domku, możemy to zrobić. Gdzie ten domek? Tam jedną wieżę też pominęliśmy chyba, nie? Tam był taki, tam ta wieża ciśnieniową. Ciśnie. Tak, gdzieś tam była, wieża ciśnie, to na pewno musi być woda. Nie daliby tam paliwa, może tam powietrze jest. Gały ci wyszły. Tak, bo dopatruje się tego domku, co to jest, ale nie widać. Dopatruje się. No, bo to takie malutkie jakieś takie w oddali, no. No, taki, coś tam jest, nie? Taka pierdoła, nie? Ciekawe, co to. Taka pierdółka jakaś tam jest, ale wiesz. To miał zawsze kamienie. Jest szansa, że tam... Co tu jest? Dobra, okej. Okay. Ogólnie te latarnie na ulicy to wyglądają jak miały dyskotekę teraz. O. Ale luz. Ej, może idziemy spać, co? No, zdecydowanie. Dobra. Włączam spanko. 80 na godzinę. Nic się stanie na pewno. Autobus tam jedzie. Wow! Przejdzie trochę! Jocie, przespaliśmy. Stary. Przejechaliśmy przez noc. Oj, to było hardkorowe. Ale nie, no tak można robić. Widzisz, jak masz Teslę. No. Bo to jest specjalny autobus od tego. Od Ilona. Najnowsza wersja. Elon Musk zrobił autobus, no. Tak. Elon Musk robił, tak. Co to jest za domek mały taki? Nie wiem, stary, ale wypatrzyłem go z mega daleka i mówię, nie, no to jest jakaś epicka chata. A to nie jest wieża ciśnień? Tylko tak nisko? To jest chyba... Tak, to jest wieża ciśnień. Paweł, to jest wieża ciśnień. I ona jest turbo daleko. Okej. Okay. No widzisz? No, widzę. Chciałeś wieżę ciśnień i masz wieżę ciśnień, tylko że ona jest... tam też jest wieża ciśnień. Tak, ona jest w dolinie, dlatego wygląda jak dom, bo tylko górę widzieliśmy. No dobra, ale ogólnie chciałem powiedzieć, że tutaj gdzieś skądś przed chwilą miałem beczkę wielką. Aha. Przed sobą, ale znikła na szczęście, więc nie zabiła mnie, jest dobrze. A, bo zostawiłem jedne drzwi otwarte, to niedobrze chyba. Jakie jedne drzwi otwarte? A tam z tyłu są. Chyba. Teraz otwarte, zamknięte. Dobra. Dobra. Może być, że jakąś beczkę skupiliśmy, bo widzę tylko dwie, a mieliśmy trzy.
Faktycznie, no możliwe, może się tak zdarzyć. Mało istotne, to taki szczegół tylko. Przespaliśmy ten szczegół po prostu. Cało, żeby bo w nocy tak coś zatrzęsło tyłem, nie? No, jakoś tak, mnie też to na chwilę obudziło. Może to beczka była właśnie, którą skupiliśmy, tyle diesla odłożyliśmy i wypadła. Wow, kamień! Jocie. Jejku, jak to jest daleko, patrz jak ona jest ogromna. No, ale to stary, tam wiesz, ile tam rzeczy może być? Pewnie dużo. I domek rzeczywiście jest dalej na dachu tej wieży. Jo. I tam po prawej też tam coś jeszcze jest. Jeszcze jedna wieża, ale jakaś tam inna, też no. Się wracamy. Dobra, ej, bo już jesteśmy obok. Dobra. Żyję. Wkręcam. Zatrzymasz się? Czekaj, mogę tak, wyszukać? Tylko wykręcę tak, żeśmy byli w dobrą stronę. Nie no, bez szaleństw to... Serio? To tak wygląda jak ja... Zobacz sobie jaka lipa. Czekaj, idę patrz, zobaczyć. To w ogóle nie ma wejścia. To są jakiś ten... O, stary. To jest nic? Co gdzieś... to ma być? Czy jest jakaś drabina? Przepraszam bardzo, po co my tu jechaliśmy? To jest pusta skorupa. No? To nic nie ma. Kran jest. Jest kran? No, patrz, tam świeci i to się, jest lampka. To. Rzeczywiście. No? To jest, po to tu jechaliśmy. To tak, dobrze, to... jest 100 litrów wody. No i super. Dobra, dawaj zbiorniki. Mamy jakiś pusty duży? Czy tylko mały? Ten mały tu po oleju to jest, na pewno, nie? No. A te z tyłu to niestety wszystkie pełne będą przecież. A, no to nalej to wiesz, do tego. To nalej, napij się, nalej, bo ja tu mam problem, żeby przeskoczyć. No. Chociaż czekaj, chyba tutaj... Dasz radę. Bo to trzeba, w sensie na tym na kontrolu, czy jak? Tak, spacja kontrol, no. Aha, okej. Okay. Leci. Ach, kurczę. No to będzie mi ciężko przeskoczyć. Dobra, wlewam. O, wystarczyło pospacjować, dobra. Dobra. Mogę z kranu się pić, czy nie? Chyba tak, jak podejdziesz pod to i będziesz patrzył do góry, to pewnie się napijesz. Ryzykowne, że wyleję trochę. Nie, czekaj, luz, o, piję. Mam. To jest? Drink? Dobra, to piję sobie w takim czasie tutaj z olejku, wiesz? Trzeba będzie zapełnić z powrotem go. No, ale tak będzie bezpieczniej. Ale to się nie rozlewa, spokojnie. Nie będę tak wyglądał jak ty, nie więc teraz. A, wiesz. Dobra, już? To wypiłeś? To źle to wygląda. Oj tam źle, co ty gadasz? Bo ty mi zabrałeś, jeszcze piłem. A, jeszcze piłeś? Moje jeszcze, chciałem dolać jeszcze, dawaj. Będę pił ile chcę. Bo wystarczy pod tym stanąć, nawet nie musisz patrzeć do góry. Dobra, czekaj. To nie tak, bo to nie tak, daj, ja napełnię. To jest 1000 litrów, 10 tysięcy litrów stary. No, ale 100 tylko jest. No. No, ale dalej jest 100. Tak. 100 na 10 tysięcy cały jest czas. Jest 82 nawet... u mnie. Co ty mówisz? Tak. U mnie jest dalej setka. A. Tam są dwa zbiorniki, jeden twój, drugi mój. O, możliwe. Dobra, pełne, możemy iść. Chodź. No i u mnie dalej jest 100%, jest 100 litrów. 100% tak, ale tam na górze jest ile litrów? No właśnie tak, no mówię 100 na 10 tysięcy dalej się wyświetla. Ale akcja. Nieźle. To no. Bardzo dobre źródło znaleźliśmy w takim razie. Przyda się, kiedyś źródło wrócimy na pewno. Źródło nieskończoności. Czy coś takiego. Tak. To pewnie dlatego ta wieża ciśnień jest taka superowa. No. O kurde, i my jesteśmy tak strasznie daleko od drogi, że się boję, że ją nie znajdziemy. Wiesz? Czekaj. Widzisz w oddali jakąś drogę? Chwila, czekaj. Ja to w ogóle. Wiem, że ona była bardziej gdzieś po lewej stronie. A, ja jadę tak mniej więcej w tą stronę, skąd przyjechaliśmy. Okej. Okay. Ale przy Dobra. Takiej odległości to wiesz, drobne odchylenie zrobi ogromną różnicę. Więc jakbyś widział słupy, to mów. Dobra, ja chyba obserwuję widzę jeden słupy. Słup. Chyba tam jeden słup widzę, ale nie wiem, czy to słup jest na pewno. No tam z przodu, po prawej lekko, tak, nie? No, tak jakby. Jak znajdziemy słupy, to będzie git. Ale wiesz co, jak myśmy jechali tutaj w tą stronę, to ja patrzyłem wtedy w prawo i mówiłem właśnie o tych latarniach, że one tak świecą, po prostu jak dyskoteka. Więc w razie czego, jak przed nami nie będzie, to po lewej na 100% musi być już droga. Dobra. Zresztą ta droga tak zakręca, że wiesz co, czy to teraz, czy za 10 lat, na pewno w końcu trafimy na drogę. Na pewno w końcu trafimy na drogę, to jest znany fakt. To jest pewny fakt, więcej niż pewne. Tak. Zdecydowanie. Ciekawe autobusie i moje ścieki się rozbijają o tylnią szybę. To nie jest chyba słup, tylko to jest jakaś mała chata. A przed nami też jest jakaś chata, no. No? Tak. Ale i wcześniej nie było, więc to na pewno jedziemy w dobrą stronę. O, możliwe, ale dalej nie ma słupów z ulicy. Wiesz co, pojedź w lewo, stary. W lewo? No, odbij w lewo. A może ja będę się kierował na tą chatę po prostu, póki co. My dużo dłużej jechaliśmy, nie? Dobra, no to spoko. Bo to też było tak, że my z górki zjechaliśmy, nie? Więc teoretycznie teraz jedziemy na górkę niby.
Więc możemy mieć ograniczoną widoczność rzeczywiście. Może tak być. A jak wjedziemy na górkę, to już odzyskamy widoczność. Pewno tak będzie, Paweł. Do dory. Nie, no damy radę. Nie, no spoko, lajtowo, na pewno. Totalna chillera przecież. Co, my nie damy rady? Mamy autobus w końcu. To nawet no jak właśnie, jakbyśmy nic nie znaleźli, to piwo, przeżyjemy. No, gdzie ktoś, no. Ej, ładnie. To jest stacja benzynowa, taka mała. Ważnie? Taka malutka. Widzę aż ją. Tak dobrze widzisz? Ja nie mam takiego dobrego wzroku. Ja mam wyczeszcz taki, jak na prawy przycisku. Pyk, no dobra, wyczeszcz. No ja też mam, ale to... Nie? To mi się wydaje, że jest taki po prawej stronie taki mały daszek. Widzisz ten daszek? No widzę, ale nie widziałem nigdy tej grze stacji benzynowej, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest, wiesz, warzywniak, czy to jest stacja benzynowa. Ja myślę, że to warzywniak nie jest raczej. To raczej stacja benzynowa. Nie, no. Albo... Drogi nadal nie ma. Ale jedziemy pod górkę, to dobry znak, bo wtedy zjechaliśmy z górki. No dobra. Raczej jest w porządku. A jak nie, to ostro w lewo, tak mówiłeś, ale... No... Mam nadzieję, że z tego domku będzie coś widać. No... To by byli tacy ludzie, co się zgubili w tej grze. O nie, morderczy królik po prawej stronie, musisz uważać. Gdzie? O, faktycznie. Dobra, jest stacja. To nie jest stacja, tak, to jest stacja benzynowa. Jest to malutka taka. Myślałem, że to jest warzywniak, albo ten App Store. Dobra. Dobra. Apple Store od razu, no. Tak, wiadomo. Tak. Co tu masz? Koła. O, tu jest jakaś butla pusta. O, patrz, Wasserwaga. Wow. I latarka. Dobra, rozwalam te wszystkie. Latarkę to sobie wezmę. Rewolwery dwa. O, rewolwery to są. Dobra, wow. Wiesz co, to tak, czekaj. O, klawiatura, tam coś jest. O, co to? Gaz. Benzynki 1.4, to takie my. Jak benzynki? Gaz. O, gaz. Tak. Mów tak, tu jest. Ja wiem, że to jest jako benzyna, ale no, bez przesady. Nie? Oczywiście. Kurde, szkoda, że nie Plaga. Mamy... Plaga, to? Patrz. Wow, zabłysłem. Świecisz lampką. Zabłysłem dosłownie. Ej, a musimy... To jest lampka nieskończoności. Tak, musimy znaleźć łopatę. Wiesz co, tylko jedna rzecz, o co tu jest? O nie. O nie. Tego nie chciałem widzieć. O nie. O nie. Pluszowa pani jakaś tam jest. Tak, one sobie obsługują tu pewnie. Akurat zajęte było. O rady. O, takie rzeczy właśnie tu są, takie rzeczy. Czekaj, ja tutaj ogólnie rzecz biorąc to tak... Ha, czekaj, ja to mięsko sobie wezmę może. Ej, Paweł. Wiesz co, nie, ja tu... Wiesz, czekaj, do schowka tu wrzucę te rzeczy, te mięso tak. I tak dalej. Widzę jakiś inny budynek, ale nie widzę drogi. A... czekaj, czekoladę też dam tutaj. Na pewno się nie zepsuje. O nie. O. Dobra. Nie ma tak w metalowym takim tym tam wrzucić czekoladę. I tu jeszcze coś jest, co to było? Tu, a, puste, dobra. Mówiłeś chyba faktycznie. Rewolwery dwa. Czyli tak, to ja sobie wezmę tak. Tu wezmę sobie jeszcze cyk. O, dobra. Rewolwer się przyda. Okej. Okay. Okej. Okay. To tutaj to. Jakaś dziwna chmura leci prosto na nas, nie wiem. Mam co pasażerów chodzi. W takim bądź razie. To? Jaka chmura? No dziwna chmura, widzisz ją? Taką szarą? Leci. Ale co ty bierzesz w ogóle? Nic, żadnej chmury nie Dora, widzę. Dora, gdzie... siadaj, odjazd! Czekaj, nie, zatrzymaj odjazd! Się, poczekaj! Czekaj, pasażerów musimy zabrać! Baku się, mi się paszybru! Czekaj, nie rusz, przestań, nie! Jadę! No i nie dałeś zabrać pasażerów. Nie zabrałeś jej? No nie zabrałem, bo ruszyłeś i wszystko rzuciło się po prostu. Co? Otwórz mi jeszcze, ja pójdę, bo tam były dwie pasażerki, wiesz, wracaj. Czekaj. Ja potrzebuję pasażery tutaj mieć, będziemy mieli ten, z kim rozmawiać intelektualnie. Tak. No. Hello. O, patrz. Dzień dobry. Dobra, jedna starszy, chodź. Czekaj, ja tu posadzę, wiesz, bo zobacz, czekaj. Dobrze. No i elegancko, no. I tam widzę jakiś budynek. Jadę na budynek. Może no, drogę pięknie. Znajdziemy po drodze. No, się rzuca trochę. No, rzuca się? Weź ją usać. Usiądź se grzecznie. Usiądź, kobito. Bo jak nie, to bilet skasuje. Jednak no. Są dwie, wiesz co? One do tyłu się przesiadają czasami, ale spoko. Nie, to w porządku. Czekaj, a ty w ogóle ruszyłeś i moje pytanie brzmi, czekaj, tam jakbyś mógł trochę w prawo, bo ja widzę słupek i widzę, że gdzieś chyba jedziesz. No. To jest zamek? I widzę właśnie jakiś duży budynek tam przed nami centralnie. No, i to jest chyba zamek. Chyba tak, i on chyba przy drodze będzie. Na pewno. Czekaj, ja tak patrzę w ogóle na lewo i na prawo, ale nie widzę żadnych słupów. Ja też nie. Wiesz co, może być tak, że w nocy, jak będzie noc, to wtedy będzie widać z daleka tam świecącą dyskotekę. Myślisz, że będzie lepiej? Myślę, że tak.
Okej. Ale na razie podejdźmy do tego zamku, zobaczmy, co tam się dzieje. Dobra. Zameczek będzie oglądany. Super sprawa. Loszki chcą zobaczyć zamek. Dobra. Okej. Ale ogólnie chciałem ci powiedzieć, że one takie dzikie lokoje to są, bo wiesz, one tak skaczą strasznie. Ale dobra. Tu biom pustynny, patrz, jakieś góry wielkie. Rzeczywiście. Co powiedziałeś? Co to jest? Góry wielkie. A ja zmieniam biom pustynny. Wielki. Nie. Co? Nie, dobra, Góry. No. Dobrze. Okay. Ale dalej nie widzę drogi. Nie, ale mamy jakąś fortecę. Ogromną. Tak. Więc na pewno za chwilę będzie dobrze. Kurczę, ale tu jeździmy od budynku do budynku. Od kiedy porzuciliśmy drogę, to wszędzie są budynki jakieś. No bo to my kreujemy własną drogę, chciałem powiedzieć. Ale to poetyckie, no. Kreujemy własną drogę. Własne ścieżki, odkrywamy własne ścieżki drogi życiowych. Oj, bo już jesteś. Nie parkuj za blisko, bo ogólnie strasznie tnie. Aha, dobra. To tak trochę, tak bezpiecznie. O, dobra, sobie wysiadam. Dobra. Wezmę sobie revolver. Yes. Revolver? Robiło się niebezpiecznie. Jestem jak... ten, jak on się nazywał? Tommy Lee Jones w Ściganym. Nie. Chodziło mi... Ej, coś tu leży, patrz, co to jest? Jakieś farbki. A, czekaj, tu z ogólnie to są drzwi takie wejście. Tu też farbki. Tutaj kolejne drabiny. Chodź, Paweł. To było. A to jest ten, o, dobra. Idę. Razem drabiną do góry jak coś. Z góry będzie widać. Okay. To ja pójdę przeszukać tę drugą część, wiesz, bo tam jest druga wieża. Ja znalazłem drzwi, z których się wypada. Znalazłem... To jest czekolada? O. Nie wiem, co to jest. Ja znalazłem drzwi, wyrzucam przez okno. Tu ogólnie jest jakby mniejsza ta wieża. Tak, ale tu ogólnie nie widać żadnych słupów nadal. To jest w ogóle? A to jest ten, lampka też jakaś taka, no dobra. O, Bug znalazłem do motocykla. Kran. 50 litrów wody. Aha. No i dużo czekolad. Wydaje mi się, to są czekolady chyba. O, znalazłem czyjąś nogę. Czekaj, wezmę to w razie czego. I znalazłem benzyny. O. Super. Nie, no powiem ci tak. Nie, no to jakaś lipa po prostu. Tak, totalna lipa. Żadnych słupów. Ale wiesz co, tam jest ten świecący znak u góry, w sensie radiowy, taki tak. Maszcik, więc... Lazłem na niego. Tak? Ale można na niego na przykład, nie wiem, coś, czekaj. Nakliknąć? Nie można. No, że w sensie wezwać na przykład zrzut. Need help! Coś Where takiego. Droga? No. Czekaj, już też idę, już prawie jestem na górze, o. A, dawaj. Pewnie, że tak. Co to jest? Czemu tu nogę? Noga ci spadła. Ale to tak, zrzuciłem nogę. O, czekaj, ty jesteś na samym szczycie? O. Wiesz, siema. Co będzie trzeba zrobić? Ciko. Przy następnym podejściu zwiększę sobie draft distance i na pewno wypatrzę, co jest grane. No. Dobra. A myślę, że tu finalnie to będzie świetne miejsce na finał odcinka, wiesz? Tak? Nasza baza na noc tu zostaniemy, tak. Dobra, daj mi chwilę. Poczekaj, ja też muszę. Domyślam się. Domyślam się, długo cię nie było tutaj. Długo nie robiłeś. Ole, kloc. Ale ja wszystko zrzucam na dół i leci. Nie, to stoczył się, wiesz? A, okej. Okay. Był tu na chwilę, ale pojechał. No dobrze. Wiesz co, ale też nie widzę drogi, niestety. Dobra, no to co? To faktycznie, tym symbolicznym akcentem kończymy chyba ten odcinek w takim razie. Tak, widzę. Jak macie jakieś porady i sztuczki, jak znaleźć drogę, to piszcie w komentarzach. A ja chyba widzę. Tak? No. Ja nie mówię tego. No dobra. Tam? A no ja też widzę, ale to jest wieża chyba taka malutka. Dwie wieże obok siebie. Nie, ale w sensie tam są takie małe patyczki co jakiś czas. Są małe patyczki jakieś? No. Może. Więc może to może być ten. Możliwe. Tak być, no. Tak. Dobra. Trzymajcie się. Cześć.